Raz, dwa, trzy! Shadows! Warriors na trzy! Raz, dwa, trzy! Warriors! I Snakes na trzy! Raz, dwa, trzy! Snakes! Bielawska drużyna futbolu amerykańskiego Snakes w niedzielę 14 maja na boisku przy hali sportowej Bielawianki zorganizowała wspólny trening, na który przyjechały zaprzyjaźnione drużyny z Żagania i Lubina. Dobrze! Wspólny trening z drużyną Shadows Żagań. Gościnnie jeszcze przyjechali koledzy z Warriors. Odbyć taki obóz treningowy, trochę akcji zagrać, przed sezonem się rozegrać po prostu. W sierpniu mamy sezon, tak? Cały czas trenujemy, cały rok, ciężko, bardzo dobrze przepracowany off-season i w sierpniu zaczynamy ósemki. No, mamy nadzieję wejść do finałów. Każdy się tutaj uczy, chłopaki, no widać było, trzeba było ich troszeczkę poprawiać i technicznie, i siłowo też muszą troszeczkę nad tym popracować, bo jednak ta siła nie była taka, jak powinna być. Także zaleciliśmy chłopakom siłownię, no i treningi, trenować, nic więcej. Zapytaliśmy o plany drużyny na ten sezon. Organizacja turnieju eliminacyjnego w Bielawie, później kilka meczów wyjazdowych i wyjście z grupy, mam nadzieję, że nie będzie źle. No i takim naszym głównym celem jest właśnie dostanie się do finałów, a jak wypisze szczęście, to może i staniemy na pudle. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie sezonu i pierwsze mecze w Bielawie, o których z pewnością jeszcze Państwa poinformujemy.